Dla nas program akceleracji to jest długoterminowa inwestycja. Związaliśmy się z MIT Enterprise Forum na kilka lat, ale to wynika z tego, że widzimy w tym długofalowy sens, zarówno poprzez inwestycje w młode przedsiębiorstwa, które miejmy nadzieję w przyszłości będą także naszymi klientami. To jest także inwestycja w relacje z naszymi dużymi klientami korporacyjnymi. MIT Enterprise Forum zapewnia bardzo szerokie spektrum startupów, które jest także szansą dla naszych klientów korporacyjnych, żeby zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami, które poprzez relacje z PKO Bank Polski mają do nich dostęp. I finalnie to jest także szansa dla naszych pracowników, którzy pracują w ramach tego programu jako mentorzy, coachowie, aby z tą nową technologią spotykać się na co dzień i także ocierać się o właśnie inną kulturę pracy, która jest bliższa małym garażowym startupom niż dużym korporacjom. Wielu przedsiębiorców, których my mieliśmy okazję spotykać na ścieżkach akceleracyjnych, po pierwsze przez zbyt długi czas myśli o tym jako o super tajnym projekcie i nie rozmawia o nim szczerze. Te pomysły, które wygrywają, to są pomysły, gdzie przedsiębiorcy szukają sprzymierzeńców, szukają komentarzy z zewnątrz i starają się właśnie w takich programach akceleracyjnych jak MIT Enterprise Forums szukać dodatkowych inspiracji i sugestii, jak poprawiać swój model biznesowy. Szczęśliwi finaliści będą mieli szansę dopracować swój koncept biznesowy w Bostonie na MIT University. Nasz akcelerator, który teraz uruchamiamy i dedykowaną ścieżkę Let's Fintech with PKO Bank Polski dedykujemy też między innymi do świata uczelni. PKO Bank Polski współpracuje z uczelnią w wielu obszarach. Prowadzimy projekty badawcze, takie jak na przykład projekt badawczy z Politechniką Gdańską w zakresie biometrii, ale też prowadzimy program bankowość i finanse na Politechnice Wrocławskiej, także ta współpraca jest. Do tej współpracy chcemy dołączyć współpracę startupową. Środowisko startupowe często związane są ze środowiskami uczelnianymi. Mamy zaplanowany szereg spotkań na uczelniach. Będziemy promowali ten program akceleracyjny tak, aby środowisko uczelni zaangażowało się poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych, ciekawych pomysłów i skłonić studentów do zakładania firm, zakładania startupów i partycypacji w takich programach akceleracyjnych, które pomogą im wypłynąć i rozwiązać i dopracować swoje rozwiązania.